jest wieczór, słońce już zaszło, włączyłem nawodnienie i myślę, że jest to dobry pretekst, dobry powód, aby pokazać Wam, jak w tym roku wygląda nasz ogródek. W odróżnieniu od roku poprzedniego, teraz położyliśmy agrowłókninę, dlatego że pielenie dało nam mocno we znaki. A więc po kolei. W tle mamy tunel foliowy, w którym mam tylko pomidory. A tutaj od prawej 12, jak 12 apostołów, krzyczków fasoli. To jest duża fasola, pienna. Dlatego podłożyłem tyczki. Za tymi 12 fasolami mam już fasolę karłową. Kilka krzaczków do końca w tym rzędzie. No i również następne. Prawie wszędzie wyrosło. Tu się jeszcze ostał jeden słonecznik z zeszłego roku, taki rodzynek. I w następnych grządkach mamy już buraki oraz koper. Kopru nie sadziliśmy, nie sieliśmy. Koper sam wyrósł. O, i tutaj jeszcze też mam fasolę niskopienną. Znowu buraki z koprem. A tutaj czosnek. Półtora grządka czosnku. Czosnek idzie. Tutaj nie wyrosło. Nic. A tu mamy już seler. Za czosnkiem znowu buraki, koper i gdzieniegdzie bakłażany. O, tutaj posadziliśmy bakłażany, tu posadziliśmy. I znowu buraki i koper. I teraz mamy posadzone w tym rządku, a posiane w tym ogórki. Te małe to są z nasion, a te większe już mamy kupionych kilka sadzonek. Mieliśmy kupione kilka sadzonek i posadziliśmy w tym miejscu. Kolejny rządek, również buraki z koprem, dwie papryki i posiane ogórki półtora tygodnia temu. Ładnie już wyrastają. Jak zauważyliście, ogórki i to w ogóle dziurki, ogórki i dziurki, mamy posadzone, posiane co 66 cm. Otwory w nawodnieniu w tej rurze są co 33, więc akurat tak sobie wycyrkulowaliśmy, aby linia jak kropi akurat kropiła przy ogórkach. Przy ogórkach albo też przy selerach. Proszę, zobaczcie, fajnie. W drugim oczywiście w tym otworku też leci, ale zawsze tam, gdzie jest ogórek, gdzie mamy tą dziurkę, to tam mamy akurat nawodnienie kropelkowe.
Tak wygląda nasz ogródek na początku czerwca. Byłbym zapomniał. Tutaj mamy jeszcze miętę. Wsadziliśmy kiedyś krzaczek. Zobaczcie, co się z tego krzaczka zrobiło. Rozsiewa się, tak fajnie. Podejdziemy jeszcze do rządek podwyższonych. Zobaczymy, co też tam u nich się dzieje. Pieliliśmy chyba 3 tygodnie temu. No i zobaczcie, nawet jako tako, tak dużo chwastów nie ma. Sałata już nam wybujała, trzeba ją powyrywać. Ale tutaj mamy na przemian marchewkę z cebulą. Tutaj również. Ale zobaczcie, jaka tutaj jest ciekawa sprawa. Tu mamy pietruchę z cebulą. Tamta cebula zeszłoroczna. Ta posadzona w tym roku. Ale zobaczcie, jaka tutaj jest pietrucha. A jaka tutaj jest pietrucha. Taka różnica. Tutaj mało co wyrosło. A tutaj pięknie rośnie. Też będziemy musieli tą pietruchę, którą z odzysku sadziłem na samym początku, też powyrywać. Pory jeszcze z zeszłego roku. No i sałata. Tutaj też jest nawodnienie. Na tapie trochę pięknie wygląda, ślicznie. Zobaczymy, jakie będzie miała korzenie. Te główki też cebuli już musimy poobrywać. Sałatę również. No, trzeba się wziąć do pracy, jeżeli chodzi o obrządki. Dawno nie było tutaj pielone, ale i tak wygląda całkiem znośnie. Jak na zaniedbane grządki podwyższone, to i tak nieźle. Nawadnia się powoli ogródek, kropla za kroplą. Teraz jest ciepło, nie ma deszczu. Więc taki pomysł z nawadnianiem jak najbardziej się sprawdza. Trzymajcie się. Z ogrodniczym pozdrowieniem. Cześć.